Deszcz kontra piekarz. Nie podoba mi się ta przerwa w pracy, Arturze. Jak mamy patrol, to naszym głównym zadaniem powinien być patrol. Leszczu, jak nie zrobimy zakupów, to nie będziemy mieli nic na obiad. Dobrze, zróbmy te zakupy. Będę patrolował supermarkety. Cześć, co słychać? Udaję mleko. Macie ochotę na darmową porcję? Zawsze i wszędzie. No, doskonałe. Ohoho. Cześć, Stuart. Cześć, Arturze. Jak się masz? Wciąż jesteś superbohaterem? Tak, pewnie. A tu jesteś, Arturze. Cześć, Stuart. A, cześć, Kleszczu. Ewakuować budynek. Kleszczu, masz tu coś? No wiesz, tutaj. Rany, okruch? Jakieś resztki? Plama na honorze. Aha. Już jestem czysty? Aha, tak, jasne. Och, nie ma sprawy, skoro tak mówisz. Nie tu, Kleszczu, tu. Dzwonił jakiś facet, który mówi o sobie piekarz. Powiedział, że podłożył pod budynek bochenek chleba, który wybuchnie w południe. O, już prawie jest południe. Proszę, tak jak chciałeś, pół funta. O! Hej, to chleb! Uciekaj, póki jeszcze możesz. Tutaj rodzi się zło. Drożdżowy szatanie, wracaj do pieca, który cię upiekł. O, rozbolała mnie głowa. Włosy z mleka. Wielkie nieba! Arturze, ratuj się! Kleszczu, trzymaj się! Ciepło tu i mięciutko. Aż chciałoby się zasnąć na dłużej. Broń się, Kleszczu! Nie poddawaj się! Tak, muszę się temu oprzeć, a nie wolno mi ulec miłości do chleba. Dzięki, Arturze. Znów uratowałeś mi to, co nazywa się życie. Arturze! Szczeniak! O, czeka nas niepowodzenie! Ratuj, co się uda! Całkiem niezłe. To musi być dla ciebie szok. O tak. Nie mam ubezpieczenia chlebowego. Nie panikuj, Stuart. Możesz to odbudować. Masz. O. Zacznij od tego. Bawełniane waciki. Halo? Czy to piekarnia Biały Chleb? Mówi piekarz. Chcę o coś zapytać. Czy wy nie macie za grosz wstydu? Nie żal wam milionów ludzi krzywdzonych przez wasze barbarzyństwo! Chwileczkę. A ty, masełko? Jeszcze 3 tace. Przez was ludzie nie mają pojęcia, czym jest prawdziwy chleb. Tak, próbowałem tego pozbawionego smaku zakalca. To świństwo rośnie w ustach, a w palcach zmienia się w twarde, obrzydliwie lepkie, niejadalne kulki. Tak! Chcę złożyć zażalenie! Wasz chleb to paskudztwo! Słyszycie mnie, sprawcy chlebowej zbrodni? Już niedługo dosięgnie was kara! Muszę przyznać, druhu, że twój instynkt cię zawiódł. Nasza wizyta u Stuarta była bardziej bohaterska niż sądziłem. Weź mi bohaterstwo, sklep został zdemolowany. To szczegół, Arturze. Znów coś cię dręczy?
znowu chleb. Zaczekaj. Wiesz? Wydaje mi się, że to ten sam facet. Biały chleb. Ten piekarz ma chyba coś do zarzucenia przemysłowi spożywczemu. I myślę, że w szczególności podpadły mu nasze piekarnie. A więc ten facet jest piekarzem. Jest zły. Kto może o nim coś wiedzieć? O, już wiem. Miejska szkoła piekarzy. Tak, jestem tu dyrektorem od ponad 25 lat. I przez cały ten czas miałem tylko jednego ucznia, który miał dość talentu, by zrobić taką chlebową bombę, o jakiej mówicie. I właśnie ten uczeń został z naszej szkoły wydalony. Ale czemu? Czemu? Bo przeprowadzał bardzo dziwne eksperymenty. Ten szaleniec naruszył kodeks piekarza. Wiecie, odrzutowe ciasteczka, pływające szarlotki i tak dalej. Upiegł bułkę, która ukradła mi wóz. Ale odszedł pogardzany przez wszystkich. Zgorzkniały, przegrany, od tamtej pory go nie widziałem. Halo? Pamięta mnie pan dyrektorze? Tu piekarz. Obiekt pańskiej obrzydliwej, bezsensownej zawiści. Ja pana pamiętam. Wyrzucając mnie ze szkoły, uniemożliwił mi pan zdobycie dyplomu. I dlaczego? Dlatego, że pańskie małe ego nie było w stanie znieść mego kulinarnego geniuszu, ale... Dziś, dokładnie o 5 po południu, pańska tyrania się skończy! W piwnicy znaleziono bochenek chleba! Oddzwonię później, muszę coś załatwić. Tam, niech pan sam go zbada, a potem powie, czy to nie jest bardzo podejrzane. To znacznie gorzej niż podejrzane. To pieczone zło. Czas. 4:59 i 10 sekund. Mamy 50 sekund na jego rozbrojenie. Nie jest dobrze. Trzydzieści sekund. Nóż, proszę. Jest! Proszę, 20...